Hejo, zapraszam Was dzisiaj na pierwsze wrażenia, recenzję kosmetyków marki Bounsker, czyli marki, która marzyła mi się od jakichś 2 lat i chyba nie było dnia, żebym na Instagramie nie widziała gdzieś efektów po ich użyciu. I oczywiście były to same boskie efekty, więc przekonajmy się, czy na moich włosach będą wyglądać one tak samo bosko. Zapraszam na intro i później oczywiście do oglądania dalej. Zaznaczę, że film powstał we współpracy ze sklepem loczka.pl, któremu jestem ogromnie wdzięczna, że mogę w końcu przetestować kosmetyki, które śniły mi się od paru lat. Oczywiście współpraca nie skreśla tego, że jest to szczera recenzja. Jak najbardziej wskażę Wam też i jakby złe cechy, moim zdaniem, tych produktów, więc o to się na pewno nie musicie martwić. Zaczniemy od odżywki bez spłukiwania, która należy chyba do całkiem nowej serii kosmetyków od Bounsker. Jest to odżywka bez spłukiwania Moisture Balance i zacznę może od omówienia jej składu, jej czysto emolientowego składu. Na początku woda, później alkohol tłuszczowy, olej żożoba, później jest kolejny emolient, oliwa z oliwek, emulgator, masło murmuru, olej arganowy, masło shea, olej rycynowy, olej z awokado, olejek różany, olejek z gorzkiej pomarańczy, witamina E, substancja myjąca razy 2, biotyna, olej z czarnuszki, ekstrakt z kozieradki, konserwanty i zapach. Głównie oleje, same emolienty i to jest dla mnie dobry produkt bez spłukiwania. Ja jestem jedną z tych osób, które potrzebują zamknięcia emolientowego ich pielęgnacji, ich mycia. Bez zakończenia mojej pielęgnacji emolientem, czyli czymś z olejami, czymś wygładzającym, moje włosy będą po pierwsze spuszone, a po drugie po prostu będą źle wyglądać i ja nie będę czuła, jakbym zakończyła pozytywnie moją pielęgnację, jakbym cokolwiek w ogóle dobrego dostarczyła moim włosom i jakby to w nich zostało. Jestem świadoma, że paru osobom może się to nie spodobać, na przykład tym, które wolą bardziej pechowe odżywki bez spłukiwania, jak Cantu Aktywator. Ja akurat z tym produktem od Cantu kompletnie się nie lubię, daje u mnie masakrę. Nie sądzę, że jest to kwestia pechowego składu, a raczej po prostu tego kokosa i... no i tego, że nie jest to kosmetyk dla mnie. Dlatego też byłam bardzo ciekawa, jak sprawdzi mi się ta pozycja, ta czysto emolientowa pozycja. Trochę się bałam tego, że mnie obciąży, dlatego też ja generalnie nie byłam zazwyczaj fanką odżywek bez spłukiwania, po prostu jakby nie widziałam potrzeby ich używania. Po pierwsze dlatego, że głównie sięgam po kremy aktualnie, a po drugie dlatego, że wtedy, kiedy sięgałam tylko i wyłącznie po żele, czyli tak z rok temu ponad, no to wtedy jakby nie miałam tego wysuszenia na włosach, nie czułam potrzeby używania czegoś wygładzającego przed tymi żelami. Dlatego właśnie ze względu na te emolienty i na generalnie sam produkt jako taki, czyli odżywka bez spłukiwania, bałam się nieco tego obciążenia, ale zaraz Wam powiem, czy do niego doszło. Mamy tutaj 117 ml produktu, opakowanie jest bardzo eleganckie, wręcz powiedziałabym, że jakby luksusowe. Oczywiście cena też jest trochę luksusowa. Nie oszukujmy się, marka Bounsker nie jest najtańsza, ale teraz w sklepie loczek.pl są duże promocje na tę markę i możecie dostać te kosmetyki taniej aż o 30 zł. Tak jak mówiłam, odżywka jest bardzo gęsta i treściwa, więc trzeba tutaj uważać z jej ilością, szczególnie właśnie, że to jest taki czysty emolient, żebyśmy sobie zbytnio nie obciążyli i nie przytłuścili naszych włosów. Ja na moje włosy używałam jej dosłownie odrobinę, taką fasolkę. Używałam tego kosmetyku 2 razy, za pierwszym razem przesadziłam z tą ilością, wtedy jeszcze nie nagrywałam akurat tego użycia, ale dałam ze 3 razy więcej niż za drugim razem i... moje włosy były ewidentnie obciążone i takie klapnięte i musiałam spiąć sobie górę na cebulę, więc tutaj tego nie polecam, raczej trzeba uważać z ilością i dawać tego kosmetyku niewiele. Jeśli chodzi o zapach, to jest on przeboski. Słodki, bardzo, bardzo, bardzo słodki, ale taki przepiękny. Czy duszący, nie powiedziałabym, w sensie no jest taki, jest to taki ciężki, słodki zapach, ale... ale jest po prostu bardzo ładny i myślę, że naprawdę wielu osobom się spodoba i niewiele osób będzie z niego raczej niezadowolonych. Bardzo ładnie też utrzymuje się na włosach, nawet na włosach suchych w ciągu dnia. Wyczuwałam tę odżywkę bez spłukiwania i też żel z tej marki, więc jeśli chodzi o to, to byłam z tego bardzo zadowolona.
Na razie tej odżywki używałam tylko i wyłącznie w duecie z żelem od tej marki i ten duet sprawdza się na moich włosach genialnie. Efekty są po prostu boskie. Jeśli chodzi o sam ten żel, to później jeszcze o nim trochę wspomnę, ponieważ nie jest on tak święty, jakby się po tym teraz opisie wydawało, ale o tym nieco później. Odżywka bardzo ładnie zmiękcza włosy, nabłyszcza je. Włosy wyglądają niesamowicie zdrowo, a przy tym dalej, jeśli nie przesadzimy z ilością, mamy piękną objętość. Cudowna definicja, fajne utrzymanie włosów też na kolejny dzień. Na drugi dzień moje włosy też się bardzo ładnie prezentowały, były w bardzo dobrym stanie, więc to zdecydowanie jest moim hitem i nie mogę się doczekać, aż będę testować tę odżywkę bez spłukiwania razem z innymi kosmetykami stylizującymi, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałam, mogę jej teraz używać przy każdym myciu, ponieważ jest czysto emolientowa. Powiem teraz o chyba najpopularniejszym kosmetyku od tej marki, czyli o żelu Light Cream Gel. Na początku wspomnę o składzie. Na początku jest woda, później substancja utrwalająca, później na trzecim miejscu jest gliceryna, czyli humektant. Emulgator, emolient, hydrolizowane białka pszenicy, hydrolizowane proteiny owsa, czyli dwa razy proteiny. Później jest ekstrakt z aloesu, kolejny humektant, wyciąg z żeńszenia, ekstrakt z szałwii, olej z czarnuszki, emolient, olejek kadzidłowy, emulgator, stabilizator pH, zagęszczacz, konserwant, nośnik substancji aktywnych razy dwa, konserwant, regulator pH i zapach. Jest to bardzo mocno humektantowo-proteinowy żel. Emolientów jest w nim tak naprawdę bardzo niewiele, więc trzeba ten jego skład mieć na uwadze przy okazji powtarzania używania go przy kolejnych myciach, ponieważ może on nam po prostu stosowany kilka razy z rzędu zrobić krzywdę i zrobić nam niezły puch. Kosmetyk ma 238 ml, czyli całkiem sporo. No i oczywiście jest to właśnie ten produkt, który jakby zapoznał mnie z tą marką Bounce Girl i to on sprawił, że tak śniłam o tej marce po nocach, ponieważ dzień w dzień widuję go na Instagramie razem z przepięknymi efektami na głowach kręconowłosych. Użyłam go 3 razy. Pierwszy raz, kiedy przeciążyłam sobie włosy zbyt dużą ilością odżywki bez spłukiwania. Drugi raz wtedy, kiedy połączyłam już z dobrą ilością odżywki bez spłukiwania ten żel i wtedy miałam oczywiście boski efekt, tak jak wcześniej powiedziałam. I trzeci raz solo. I mam przez to takie, powiedzmy, 2 sprzeczne opinie. Pierwsza. Tak jak wcześniej mówiłam, z emolientową odżywką bez spłukiwania sprawdził się znakomicie. Włosy były pięknie podkręcone, miały świetną objętość, bardzo ładną definicję i skręt utrzymał się na kolejny dzień świetnie. Przy okazji były też bardzo miękkie, gładkie, błyszczące i mimo deszczu, który mnie delikatnie złapał, i tak utrzymały się. Druga. Kiedy użyłam go solo, efekt nie był oszałamiający. Nie zrozumcie mnie źle. Nie było tragedii, ale jednak to nie było już to, co w przypadku połączenia go z odżywką bez spłukiwania. Efekt solo to przede wszystkim objętość i taka średniawa definicja. Coś podobnego do tego, co teraz mam na głowie. Jest to ładny efekt, ale tak wydaje mi się, że jak na drugi dzień ładny efekt. W sensie włosy nie są tak dobrze zdefiniowane, jak mogłyby być tak świeżo po myciu. Jeśli chodzi o to, jak uzyskałam ten efekt, to jeszcze do tego niedługo przejdę. Na razie skupmy się tylko na tym żelu solo. Nie mówię, że produkt stosowany w pojedynkę jest kompletnym niewypałem, bo nie. Zdecydowanie nie zgodzę się z taką opinią. Uważam, że wszystko zależy też od tego, czego oczekujemy po kosmetyku stylizującym. On sam w sobie daje takie bardzo delikatne utrzymanie, co niestety na moich włosach odbiło się tym, że pod koniec dnia miałam właśnie takie rozprostowane przy karku pasma, jak mam tutaj. No niestety mnie się to nie sprawdza, musiałabym mieć coś mocniejszego, żeby ten skręt jednak utrzymać, ponieważ też na kolejny dzień po tym żelu miałam, no, delikatnie powiem, puch i skręt trochę rozprostowany i musiałam zdecydowanie zreanimować włosy. I szczerze mówiąc, trochę mnie to dziwi. Ja też nie sięgałam po odżywki bez spłukiwania, wtedy kiedy używałam głównie żeli, ponieważ sądziłam, że one jakby skrócą mi ten czas, kiedy moje włosy są dobrze utrzymane. Myślałam, że one osłabią działanie żelu, a tutaj wyszło na to, że ten żel w połączeniu dopiero z odżywką bez spłukiwania daje super efekt i super utrzymanie. Dziwię się, bo myślałam, że jakby będzie na odwrót, że sam żel da mi mocniejsze utrzymanie na kolejny dzień, a jednak odżywka bez spłukiwania trochę mi te włosy obciąży i rozprostuje, ale jednak całe życie się człowiek czegoś uczy. Wydaje mi się, że może on się sprawdzić 2 typom osób. Pierwszy typ takiej osoby to osoba, która nie potrzebuje po prostu mocnego stylizatora, która poszukuje
sięga po delikatniejsze stylizatory, delikatniejsze żele, które dadzą jej naturalny efekt bez takiego mocniejszego sklejenia, bez mocniejszej definicji. Drugi typ osoby, który mam wrażenie polubiłby się z tym żelem, to osoba, która ma możliwość piętrowej stylizacji. Tak jak Wam wcześniej powiedziałam, ja wcześniej nie używałam odżywek bez spłukiwania, ponieważ bałam się obciążenia po nich. Teraz wiem oczywiście, że nie było się czego obawiać i że ta odżywka bez spłukiwania sprawdzi się u mnie znakomicie, ale wiem też, że są osoby, których włosy jeszcze bardziej, mają jeszcze większą tendencję do obciążania się, więc w przypadku takich osób raczej nie sięgałabym po taką piętrową stylizację, czyli na przykład odżywka bez spłukiwania, krem i później na przykład żel, ale jeśli jesteście osobami, które mają dosyć grube włosy, gęste włosy, na przykład wysokoporowate, które mogą sobie pozwolić na większą ilość produktów przy myciu i przy stylizacji, to myślę, że ten żel będzie świetnym zakończeniem Waszej stylizacji. Właśnie po aplikacji jakiejś fajnej odżywki bez spłukiwania, ewentualnie jeszcze kremu. W połączeniu z kremem ten żel myślę, że dałby też super efekt i muszę to koniecznie przetestować z kremem od tej marki i oczywiście dam Wam znać na Instagramie i też w komentarzu wyróżnionym pod filmem. I myślę, że właśnie tym dwóm typom osób ten żel przede wszystkim by się sprawdził. Kiedy opublikowałam moje zdjęcie po użyciu mieszanki tych dwóch produktów, czyli odżywki bez spłukiwania i żelu na Instagramie i na Facebooku, to dostałam parę wiadomości od Was, że włosom wysokoporowatym świetnie się ten żel sprawdza i podobno właśnie bardzo ładnie wsiąka we włosy i nie daje takich sucharków i uczucia obciążenia. Więc może właśnie dla takich włosów wysokoporowatych by się sprawdził. Na przykład widziałam, że Aneta Mazurek bardzo go lubi na przykład w połączeniu z odżywką bez spłukiwania Kinky Curly, chyba jakiś tam stary post dosyć miała o tym duecie i bardzo ładnie się u niej on sprawdzał, z tego co pamiętam. U mnie solo średnio, ale razem z odżywką bez spłukiwania od tej marki to jest bomba. Ostatnim testowanym przeze mnie kosmetykiem tej marki był krem Avocado and Rose Oil i testowałam go tylko i wyłącznie raz i to dzisiaj, więc ten efekt na moich włosach jest właśnie efektem po użyciu tylko i wyłącznie tego kremu solo. W jego skład wchodzą woda, później alkohol tłuszczowy, olej z awokado, emolient, sok z aloesu, czyli na początku mieliśmy głównie emolienty, teraz mamy już humektant, później mamy substancję myjącą, substancję utrwalającą, kolejny humektant w postaci sorbitolu, następnie jest masło murumuru, olej arganowy, masło shea, olej rycynowy, olej krużany, olej abisyński, czyli znowu sporo emolientów i kolejny teraz humektant, czyli gliceryna. Później jest zagęszczacz, olej z czarnuszki, witamina E, olej z nasion baobabu, substancja myjąca, konsystencja twórcza, dwa konserwanty i zapach. Może się wydawać, że kremu jest mało, ale jest go tyle samo co tej odżywki bez spłukiwania i jest to jeszcze chyba bardziej treściwy, na pewno bardziej treściwy i zbity produkt od odżywki bez spłukiwania. Jeśli chodzi o zapach tego produktu, to jest on chyba podobny do tej odżywki bez spłukiwania. Muszę sprawdzić, czy to są te same zapachy. Myślę, że bardzo podobne, chociaż chyba jeśli chodzi o krem, to jest ten zapach mocniejszy. Trochę mi się kojarzą z tym zapachem sprayu od Jessie Curl. Pamiętacie? Mówiłam, że trochę jak szampon mojego psa, czyli taki piękny zapach generalnie, nie że negatywnie. Trochę mi się z tym zapachem on kojarzy, jest boski. Ze składu oczywiście wynika, że jest emolientowo-humektantowy. I tak jak mówiłam, jest to gęsty, treściwy, zbity produkt, dlatego bałam się, że ta duża ilość olejów w środku, w składzie, w połączeniu z dużą ilością kosmetyku nałożonego na moje włosy, mnie obciąży. Patrząc na jego skład, spodziewałam się takiego mocnego dociążenia, wręcz nawet przyklapu, ale takiej właśnie mocnej definicji i niekoniecznie właśnie objętości, a powiem Wam, że wyszło jakby odwrotnie. Już kiedy włosy były wilgotne, zauważyłam, że pojawiają mi się takie pojedyncze włoski, że włosy zaczynają mi się trochę puszyć. Co mnie zdziwiło, bo użyłam kremu, ciężkiego kremu, który nawet w dotyku było czuć po prostu, że on jest taki mocno też emolientowy, że ma sporo tłuszczu w sobie. Dlatego też nie dawałam go dużo, uznałam, że jest to wystarczająca ilość i że gdybym dała więcej, to bym trochę przesadziła. No ale kiedy włosy wysychały, to były jakieś takie, wiecie, lekkie, one nie były aż tak dociążone, jak są zazwyczaj. No i powiem Wam, że jak już włosy wyschły, to ten efekt, jakby to odczucie moje się nie zmieniło. Włosy dalej są bardzo lekkie, dla mnie chyba trochę zbyt lekkie, chyba trochę zbyt niedociążone, więc musiałabym przetestować, jak sprawdziłby się ten kosmetyk, gdybym dała go więcej, ewentualnie też właśnie w połączeniu z tym żelem mógłby dać super efekt. Jak teraz patrzę na moje włosy, to czuję się, jakbym dała
na nie bardzo niewiele produktu, ewentualnie użyłabym tylko i wyłącznie odżywki bez spłukiwania, więc myślę, że pomimo tej takiej ciężkości kremu muszę dawać go po prostu więcej. Więc odezwę się do Was na Instagramie i oczywiście zrobię aktualizację też w komentarzu, jak mi się wtedy ten kosmetyk sprawdza. Ewentualnie jeśli będziecie chcieli, to będę mogła też nagrać taką aktualizację tego, jak mi się sprawdzają później te kosmetyki od Bounce Girl. Jestem w szoku, jestem zdziwiona, ponieważ kompletnie nie spodziewałam się takiego efektu. Takiego właśnie troszeczkę niedociążenia i takiego efektu nie jak po ciężkawym kremie. Oczywiście pomijając te moje założenia i moje zdziwienie odnośnie do efektów, w sensie innego efektu niż się spodziewałam, no to i tak efekt jest bardzo ładny, włosy się ślicznie pokręciły, jakby tak naturalnie. Krem nie wzmocnił ich skrętu, ale wyglądają naprawdę uroczo. No i zdecydowanie nie skreślam go, na pewno nie, i muszę przetestować go po prostu w połączeniu z innymi kosmetykami i też po prostu w większej ilości. Także podsumowując moje pierwsze wrażenie o tych kosmetykach, odżywka BS Bounce Girl to jest hit i będę go na pewno używać przy większości moich myć, przy większości stylizatorów. Żel Bounce Girl w połączeniu z odżywką Boski Solo troszeczkę zbyt delikatnie utrzymuje moje włosy. No i ten krem w sumie dał mi bardzo podobne efekty co ten żel, czyli trochę zbyt lekkie utrzymanie włosów. Zdecydowanie muszę spróbować jeszcze z większą ilością i też w połączeniu z innymi kosmetykami. Jestem bardzo ciekawa, czy mieliście już styczność z tą marką. W sklepie loczek.pl pojawiła się chyba tydzień temu, więc jest to naprawdę świeża nowość. I tak jak mówiłam, 30 zł teraz taniej jest, więc jak chcecie zamawiać, to myślę, że teraz jest to idealny moment. Oczywiście linki wszystkie będą w opisie filmu. Sklepowi loczek.pl oczywiście dziękuję bardzo za współpracę i za dostarczenie mi tak szybkie tych nowości. Jestem mega ciekawa, jak właśnie sprawdzą mi się te kosmetki jeszcze w innych kombinacjach, a dla Was, widzów, jeszcze mam informację, że mam w moim koszu kosmetycznym mnóstwo nowości do przetestowania, więc zbliża się mnóstwo recenzji nowych stylizatorów. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, o kliknięciu dzwoneczka i oczywiście łapek w górę. Zapraszam Was na Instagrama i Facebooka Zakręcownia, na grupę Zapuszczaj Zakręcownia na Facebooku i na grupę Curly Girls Polska. Widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, pięknego dnia i na razie, pa pa!